Adwentyści dnia siódmego. Artykuł Ottona Hejta. Wolność sumienia. 2353 N 64 ST Milwaukee, Wisconsin 53313 USA. Otto Hejt napisał kiedyś artykuł pod tytułem Ellen White i to jest artykuł na ten temat. Najpoważniejszym problemem nauki Adwentystów Dnia Siódmego jest to, że utożsamiają Pana Jezusa Chrystusa z Archaniołem Michałem. Ta fałszywa nauka stoi w wyraźnej sprzeczności z listem do Hebrajczyków, który mówi, że Bóg Ojciec nakazał, aby Synowi Bożemu oddali pokłon wszyscy aniołowie Boży. Adwentyści Dnia Siódmego tworzą własne wyznanie, Kościół. Twierdzą, że opierają naukę swą na Piśmie Świętym, budują bardzo okazałe świątynie, lubują się w malowidłach, malują obrazy Mojżesza, proroków, aniołów i samego Pana, czyli osób, których nikt z nich nie mógł widzieć w ciele. Dzielą swoich wyznawców na duchownych, czyli kler, i laików. Posługują się tytułami pastor laikowy, pastor z angielskiego lay pastor, laikowy kaznodzieja, lay preacher, starszy brat. Oczekują drugiego przybycia Pana, stąd także ich niewypływająca z Pisma nazwa adwentyści, z łacińskiego adventus, przybycie. O określenie siódmego dnia. To określenie siódmego dnia dodano, gdy zamiast niedzieli zaczęli obchodzić siódmy dzień tygodnia, to znaczy sobotę, sabat. Stąd także czasami zwani są sabatystami albo sabatarianami. W ich nauce bardzo dużo miejsca poświęcają proroctwom i ważności sabatu. A kobiety, śladem ich założycielki Ellen G. White, odgrywają w ich życiu religijnym ważną rolę. Kobiety głoszą swą naukę bez nakrycia głowy, nie nakrywają głowy w czasie modlitwy. Wiele z nich nosi krótko obcięte włosy po męsku i wiele z nich nosi krótkie po męsku strzyżone włosy i mini skirts, czyli krótkie sukienki przykrywające tylko biodra. Ogólnie potępiane jest u nich jedzenie mięsa, picie napojów alkoholowych, palenie tytoniu. Dużo wśród nich gorliwców, no i bardzo wiele ludzi uprzejmych, taktownych i szczerych. Mają własne szkoły powszechne, średnie i wyższe i domy wydawnicze. Kształcą własnych pastorów i innych pracowników. Mają własne szpitale i bardzo dużo czynią dla usuwania nędzy ludzkiej w wielu miejscach świata, czym zasługują na szczere uznanie. Mimo zapewniania, że ściśle trzymają się Biblii, niektóre podstawy ich nauki nie dają się uzgodnić z nauką Pisma Świętego. Inne wręcz jemu wyraźnie zaprzeczają i się sprzeciwstawiają i sprzeciwiają, a i wprowadzają w błąd wielu szukających prawdy. Początek swój mieli w pierwszej połowie XIX wieku. Dał go im niejaki William Miller, urodzony w roku 1782 w Pittsfield w stanie Massachusetts w Ameryce. Jednak adwentyzm w formie, w jakiej spotykamy go dzisiaj, zapoczątkowała amerykańska kobieta Ellen White, współpracowniczka Millera. Pierwsze zetknięcie się z Biblią Miller zawdzięczał swojej pobożnej matce. W młodzieńczym wieku zaczął ulegać wpływom angielskich deistów, którzy przyznawali wprawdzie istnienie Boga, ale odrzucali autorytet Starego i Nowego Testamentu i tym samym także Pana Jezusa Chrystusa. Z czasem jednak sam zaczął czytać Biblię, porzucił racjonalistyczne poglądy deistów, przeżył coś w rodzaju odrodzenia duchowego i oznajmiał, że Jezus Chrystus stał się jego zbawcą. Praca na swoim małym gospodarstwie rolnym nie powstrzymywała go jednak od ślęczenia nad Biblią, którą rozumiał i wykładał w swój własny sposób,
a nie taki, jak sama Biblia tego wymaga. Do czego się później ten szlachetny człowiek otwarcie przyznał. Wielkie zainteresowanie wywoływała w nim sprawa powtórnego przyjścia Chrystusa. Jego dociekania doprowadziły go do tak daleko, że spróbował ustalić dokładną datę Adwentu, czyli powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Jako podstawowy punkt do swoich kalkulacji wybrał sobie werset z Księgi Daniela 8:14. Wymienioną tam liczbę dni wziął za liczbę lat, co po swoim skalkulowaniu dało mu liczbę 1843, czyli w cudzysłowie rok, w którym Adwent miał nastąpić. Podawano nawet porę roku, wiosnę, a niektórzy jego doradcy także dzień. Dzień, o którym wspomnijmy tutaj, tylko sam Bóg wie, Mateusza 24:36. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 36 wiersz. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Ten werset też wyraźnie pokazuje, że Syn nie może być aniołem. Dlatego nauczanie adwentystów dnia siódmego, że rzekomo Pan Jezus Chrystus jest Archaniołem Michałem, jest całkowicie błędne, bo ten werset nie miałby sensu. Po co mówić, że ani aniołowie w niebie, a potem dodawać ani Syn, skoro ich zdaniem Syn to anioł. Kompletna bzdura jest w nauce adwentystów dnia siódmego. Kolejne miejsce, Mateusza 25:13. Mateusza 25 rozdział, 13 wiersz. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Marka 13:32. Marka 13:32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Znowu, wyraźny argument, że Pan Jezus Chrystus nie może być aniołem, bo jeśli Pan Jezus byłby aniołem, tak jak uczą adwentyści, fałszując Słowo Boże, to ten werset nie miałby sensu, ale ten werset wyraźnie świadczy, że Jezus Chrystus nie jest aniołem, bo jest powiedziane ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Po co mówić ani aniołowie w niebie i potem dodawać ani Syn, jeśli Syn byłby, tak jak kłamią adwentyści, aniołem? Nie jest aniołem Michałem, jak uczą fałszywie adwentyści dnia siódmego. Wracamy do Millera. Ponieważ zostało mu już niewiele lat do nadejścia tej wyglądanej chwili, Miller zabrał się do głoszenia swej idei, dla której pozyskał sobie w tym tak krótkim czasie aż 50 tysięcy zwolenników. Jak miarodajne źródła podają, wielu z tych tak polegało na przepowiedniach Millera, że zaniechali zasiewów na rok następny, zabierali dzieci ze szkół. Gdy się jednak okazało, że w roku tym przepowiednia się nie spełniła, nastąpiło wielkie rozczarowanie. Dochodziło do tego, że kilku ludzi popełniło nawet samobójstwo, ale Miller nie dał za wygraną i próbował udowodnić, że się omylił w swoich obliczeniach i po dokonaniu nowych kalkulacji ustalono nową datę, którą miało być 22 października 1844 roku. Ale gdy i ta nowa poprawiona przepowiednia skończyła się fiaskiem, czyli nie odbyło się to, co Miller zapowiadał. Miller był na tyle szczerym, że otwarcie wyznał, że błądził i całą swoją ideę oparł na złych przesłankach. Skutek oczywiście był fatalny. Wielu machnęło ręką na wszystko, a reszta podzieliła się na cztery odmienne grupy. I w chwili, gdy cała sprawa wydawała się dostawać w łeb, coś zupełnie nowego ujrzało światło dzienne. Oto gdy kilka aktywnych jednostek Andrews, Holt, Bates i Edson, Bates i Edson głowiło się nad znalezieniem nowego wytłumaczenia całej sprawy, pojawiła się kobieta z nową zupełnie ideą, która przyświeca adwentystom do dzisiejszego dnia. A kobietą tą była wspomniana już wyżej Ellen G. White. Ellen Gould White z domu Harmon urodziła się w Gorham w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych Ameryki dnia 26 listopada w roku 1827. W dziecięcym jej wieku bliźniacza jej siostra uderzyła ją w nos,
co spowodowało w niej stan chorobowy, z którego nie wyleczyła się przez cały czas jej dość długiego życia. Wraz z rodzicami należała do kościoła metodystów, z którego została usunięta za wyznawanie adwentyzmu. Mężem jej był James White, który wraz z nią pomagał Millerowi w ustalaniu dat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. W grudniu 1844 roku, to znaczy niedługo po niesprawdzeniu się proroctwa Millera, po raz drugi Ellen White miała pierwszą wizję, a ostatnią w 1915. Wszystkich wizji i proroczych snów naliczono jej około 2000. Jej mąż zmarł w roku 1881, po czym Ellen White żyła jeszcze we wdowieństwie 34 lata. Z tych 2 lata, 1885-1887, spędziła w Europie i około 9 lat, 1891-1900, w Australii. Mimo jej nieukończonych 2 oddziałów szkoły powszechnej, napisała około 2000 artykułów dla adwentystycznego pisma Review i około 2000 zleceń otrzymanych w jej wizjach i setki innych pism opublikowanych w 54 tomach wydanych w języku angielskim. Z żalem stwierdzić musimy, że w pismach swoich kobieta ta podaje dużo myśli niezgodnych z nauką Pisma Świętego, a niektóre z nich są nawet bluźniercze. Ona sama uważa się za prorokinię, za co uważają ją także dzisiejsi adwentyści, podczas gdy chrześcijanie polegać mają tylko na proroctwach podanych w Biblii. Kto dziś uważa się za proroka na równi z prorokami biblijnymi, ten dokłada do Pisma Świętego i zmienia je. Tak uczy m.in. list do Galacjan, 1 rozdział, 7-8 wiersz. Galacjan, 1 rozdział, 7 wiersz. Chociaż innej Ewangelii nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Objawienie, 22 rozdział, 18-19 werset. Objawienie Jezusa Chrystusa, 22 rozdział, 18-19 werset. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa życia i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Dzisiejsi adwentyści twierdzą, że kto odrzuca wizję Ellen White, ten odrzuca także Pismo Święte, ale i ona sama w swoich wizjach i słowach twierdzi, że to nie mylący się śmiertelnik, ale Bóg przemawiał. Tak jest zapisane w świadectwach Testimonies, tom 3, strona 257. Pewien pastor, Carnite, po 28 latach wśród adwentystów i obcowania z nią, nie zgadzał się z tym twierdzeniem, bo sam widział, jak ona zmieniała słowa, całe zdania i nawet treść tego, co pisała. Często prosiła męża o przejrzenie manuskryptu, po czym wymazywała całe zdania i wpisywała nowe, podane przez niego. Wiele materiału przepisywała żywcem z książek innych autorów, którzy nie mieli nic wspólnego z adwentyzmem, przypisując samej sobie autorstwo, głównie w książce Wielki Spór albo Wielki Bój, Great Controversy. Współczesny jej długoletni naczelny lekarz szpitala adwentystycznego w Battle Creek twierdził, że te wizje były spowodowane jej schorzeniami mózgu albo też całego systemu nerwowego. Późniejszy lekarz tego samego zakładu leczniczego, dr Firefield, twierdził, że jej wizje były historycznymi transami, z których wyleczył ją dopiero częściowo wiek. Po niewypełnieniu się proroctwa Millera po raz drugi zebrała się pewna grupa adwentystów, która przy wydatnej pomocy Ellen White starała się znaleźć jakieś wyjście dla usprawiedliwienia wielkiego niepowodzenia. I po długich szperaniach w Biblii poszukiwacze doszli do wniosku, że Miller miał rację, jeśli chodziło o datę powtórnego przyjścia Chrystusa, ale omylił się w ustaleniu miejsca, do którego Chrystus miał przybyć, i tak zamiast wstąpienia do miejsca najświętszego tutaj na ziemi, ich zdaniem Chrystus wstąpił do miejsca najświętszego w niebie. Według nich Chrystus po wstąpieniu do nieba wszedł do świętego miejsca, a w roku 1844
wszedł do miejsca najświętszego, które według nich jest w niebie, a według proroctwa Daniela jest przecież na ziemi. A miejsce to ma być oczyszczone przez Chrystusa według nauki adwentystów z grzechów tych, co przyjęli ofiarę Chrystusa złożoną na Golgocie. Czyż z tego wynikać ma, że Pan nasz nie wykonał na ziemi wszystkiego i nie mówił prawdy, gdy na krzyżu powiedział słowa wykonało się? W ten sposób adwentyści atakują doskonałość ofiary Chrystusa, czyli popełniają dwa błędy, uważając Pana Jezusa za aniołka, całkowicie głoszą innego Chrystusa, a zaprzeczając doskonałości ofiary Chrystusa, głoszą inną Ewangelię, czyli są pod podwójnym przekleństwem Pisma Świętego. Pismo Święte wyraźnie uczy, że Chrystus wykonał dzieło zbawienia tutaj na ziemi. Pismo Święte także uczy, że do nieba nic nieczystego nie wejdzie. Nie może wejść nic nieczystego. A według adwentystów, według nich, Chrystus rzekomo ma w miejscu najświętszym w niebie nadal uprawiać dzieło oczyszczenia z grzechów. Według Ellen White szatan bierze udział w dziele zbawienia. Kto z ludzi mających chociaż skromne, ale zdrowe pojęcie o nauce o zbawieniu może w takie bzdury wierzyć? Twierdzi ta Ellen White, że w jednej z jej książek, że ofiara za grzech wskazuje na Chrystusa, a najwyższy kapłan reprezentuje Chrystusa jako pośrednika, a kozioł w 3 Mojżeszowej 16 rzekomo wypuszczony na puszczę szatana, bo na niego, na twórcę grzechu, włożone będą według tej jej durnej myśli grzechy ludzi okazujących skruchę, co nastąpi rzekomo dopiero po oczyszczeniu miejsca najświętszego w niebie, po czym szatan będzie zniszczony. Pismo Święte całkowicie nie zgadza się z takim pomysłem. Pismo Święte mówi, że Jezus Chrystus i tylko Jezus Chrystus gładzi grzechy świata. On zgładził je na krzyżu Golgoty i tylko Jezus Chrystus i tylko On poniósł nasze ułomności. Pismo Święte wyraźnie także mówi, że każdy człowiek i szatan istnieć będą po śmierci cielesnej, bo śmierć ciała nie narusza życia duszy. Według bajek Ellen White także nie ma wiecznej kary za grzechy, czyli Ellen White zaprzecza istnieniu wiecznego piekła ognistego, mimo że Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że jest jezioro ogniste. Tak uczy m.in. Mateusza 11:23. W Ewangelii Mateusza 11, rozdział 23 wiersz Pan Jezus powiedział: A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Łukasza 10 rozdział 15 werset. Pan Jezus powiedział w Łukasza 10 rozdział 15 werset. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba będziesz wywyższone? Nie, aż do piekła zstąpisz. Dzieje 2 rozdział 27 werset. Dzieje 2:27, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Łukasza 16 rozdział 19-31 wersetu. Łukasza 16 rozdział od 19-31 wersetu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpłatkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany, a gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego, mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się.
I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Drugi list Piotra, 2:4. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. 2 Piotra, 2:4. Według Ellen White, czyli prorokini adwentystów, co przyjęte jest najprawdopodobniej od pogańskiego filozofa Arystotelesa, dusza śpi po odłączeniu się od ciała, to znaczy nie posiada świadomości, co nie zgadza się z nauką Biblii, która wyraźnie uczy całkiem co innego. Mateusza 27:52. Ewangelia Mateusza 27:52. I groby się otworzyły, wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. Dzieje 8:2. Dzieje apostolskie 8:2. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. Filipian 1:23. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Łukasza 23:43. Łukasza 23:43. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Do tego proszę przeczytać cały rozdział 11 Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane o Łazarzu. Mimo bardzo zacnych ludzi, których spotykamy wśród adwentystów i pracy dla usuwania nędzy ludzkiej, o nauce ich powiedzieć musimy, że głoszą inną Ewangelię niż ta, która jest objawiona w Piśmie Świętym, nie zawsze zgodną z nauką Pisma Świętego, a o tym Pismo Święte bardzo surowe wypowiedzi zawiera, m.in. Galacjan, 1:6. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znów mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Jakuba 2:10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Paradoksalnie, adwentyści nie przestrzegają pierwszego listu do Koryntian 11, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że kobiety mają nakrywać głowę w czasie każdej modlitwy i w czasie każdego przemawiania. Nie nakrywają głów i uważają to za zgodne z ich religią, mimo że Pismo Święte wyraźnie mówi, że w ten sposób bluźnią, obrażają, hańbią Boga, bo jest powiedziane, że hańbią głowę swoją, a głową każdej kobiety jest przecież mąż, a głową męża Chrystus, a głową Chrystusa Bóg, więc obrażają i męża swojego, i mężczyznę generalnie, i Chrystusa, i Boga, który ten porządek ustanowił. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Wiemy z Pisma Świętego, że chrześcijanin musi wiedzieć o tym, że Pismo należy tak rozumieć i tak je wykładać, jak to sam Jezus i jego apostołowie nam podają. Przypisywanie Pismom Ellen White takiej samej ważności, jak Pismu Świętemu, jest występowaniem przeciwko nauce Biblii. Prawdziwi chrześcijanie nie dodają nic do nauki zawartej w Biblii, nie odejmują nic od niej i nie uzupełniają jej, ale głoszą i wykładają, co nazywane jest także prorokowaniem, przez co jednak nie należy rozumieć przepowiadania przyszłości, co czynili prorocy biblijni prawdziwi, ale Ellen White stawiała swoje pisma mówiące o jej wizjach na równi z Pismem Świętym, bo twierdziła, że kto u ludzi zmniejsza zaufanie do jej świadectw, testimonies, 33, strona 62 i 63, ten uprawia bunt przeciwko Bogu. Podobnie jak to czynili synowie Korego, Datona i Abirama. I że w starożytnych czasach Bóg mówił przez usta proroków i apostołów, ale w obecnych jej czasach Bóg mówi przez Ducha Świętego w jej świadectwach. 33, strona 189. To samo twierdzili również jej zwolennicy. Jeden wieloletni publicysta pism adwentystycznych,
F.M. Wilcox w Review and Herald z 4 października 1928 roku stawia Ellen White na równi z Samuelem Jeremiaszem. Kto dziś przegląda ich broszury z lekcjami dla szkółek niedzielnych, ten z łatwością zauważy obok miejsc biblijnych także w skrótach podane tytuły pism Ellen White. Jednym z większych błędów w nauce adwentystów jest to, że uważają, że Jezus Chrystus mógł także popełniać grzechy, bo rzekomo według ich fałszywej nauki w nim była także natura upadłego grzesznego człowieka. Bible Readings for Home Circle, czyli biblijne czytania dla domowych kręgów, strona 174, starsze wydanie. Chrześcijanin powinien wiedzieć, że w ofierze czystość grała największą rolę, co widzimy w każdej starotestamentowej ofierze i nikt z ludzi na tą ofiarę nie nadawał się, bo każdy człowiek jest grzesznikiem. Na tą idealną ofiarę nadawał się tylko Jezus Chrystus, bo tylko On był bez skazy i bez grzechu doskonały. Dlatego też Chrystus mógł o sobie powiedzieć, że książę tego świata nic swego w nim nie ma. Jana 14:30. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 30 werset. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Czytamy także o Panu Jezusie w Piśmie Świętym, że był święty, niewinny, odłączony od grzeszników. Hebrajczyków 7:26. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Sprawą dużej wagi jest u adwentystów święcenie sabatu, to znaczy soboty, czyli siódmego dnia tygodnia. Na samym początku ich istnienia adwentyści nie obchodzili soboty, sama Ellen White nie przypisywała większego znaczenia czwartemu przykazaniu, ale nie zgadzał się z tym niejaki Bates, starszy ich wyznania, który twierdził, że czwarte przykazanie jest ważniejsze od innych i nie przestawał nalegać na obchodzenie siódmego dnia tygodnia jako sabatu. Spowodowane tym nieporozumienia i tarcia byłyby trwały znacznie dłużej, może nawet doprowadziłyby do nowego rozłamu w wyznaniu, gdyby Ellen White nie przyszła znów z pomocą z jej wizjami i oto pewnego dnia, gdy wpadła znów w trans, widziała siebie wziętą do nieba, gdzie ten jej wymyślony fałszywy Jezus pokazał jej przybytek z 10 przykazaniami, przy czym zauważyła, że na 2 kamiennych tablicach zakonu Mojżesza jedno z przykazań umieszczone było w samym środku i w dodatku wyróżniało się od innych światłem otaczającym je jak katolicka aureola, a tym było przykazanie 4, mówiące o święceniu sabatu. Po wyjściu z transu Ellen White oznajmiła swoim wyznawcom treść swojej wizji, co wystarczyło na udowodnienie, że odtąd należy obchodzić 7 dzień tygodnia, a nie niedzielę, która jest 1 dniem tygodnia. Odtąd adwentyści nazywają się także adwentystami dnia 7, Seventh Day Adventists. A sobota jest dla nich dniem świętym. W tym dniu mają swoje nabożeństwa, szkółki i inne związane z ich wyznaniem zajęcia. Wydawnictwa ich baczą, żeby w ich kalendarzach podawana była godzina i minuta zachodu słońca w każdy piątek i godzina i minuta końca sabatu w sobotę, lecz są i adwentyści, którzy obchodzą niedzielę zamiast soboty, ale niedzielę tę nazywają także sabatem, na przykład na wyspie Tonga. Według Milwaukee Journal z 7 października 1974 słowo sabat pochodzi z hebrajskiego szabbat i oznacza odpoczynek. Jest ono podobne do babilońskiego wyrazu szapatu, który był nazwą 15 dnia miesiąca, w którym składano ofiary bożkom pogańskim. Siódmy dzień tygodnia był dniem odpoczynku prawie że u wszystkich kulturalnych narodów świata, ale nie wszędzie była nim sobota, bo na przykład u Persów był nim wtorek, u Asyryjczyków środa, u Turków piątek. W częściach starożytnego Rzymu tydzień miał 8 dni, przy czym ten ostatni też był dniem odpoczynku, nazywał się Nun Dinae i nie był poświęcony kultowi słońcu, który rozpowszechniony był w Rzymie. Kultowi słońca był poświęcony jeden dzień w roku i miał specjalną nazwę łacińskie Dies Solis, gdy rzymski cesarz Konstantyn wprowadził 7-dniowy tydzień i wyznaczył niedzielę na dzień odpoczynku,
to uczynił to pod wpływem chrześcijan, którzy już od dawna święcili pierwszy dzień tygodnia, to znaczy niedzielę, która po polsku pochodzi od starosłowiańskiego nie diełaj, czyli odpoczywaj, nie działaj, a nie ostatni dzień, czyli sobotę. A uczynił to dlatego, bo zawsze się przymilał chrześcijanom, choć sam był niewierzącym człowiekiem. I chrześcijanom Konstantyn zawdzięczał w wielkiej mierze swój wybór na cesarza, chociaż sam nadal pozostawał kapłanem pogańskim, a ochrzczonym został dopiero na łożu śmierci, to też nie wiadomo, czy zgodnie z jego rzeczywistym wyznaniem. W Biblii pierwszą wzmiankę o sabacie spotykamy w 1 Mojżeszowej 2:3, gdzie mowa jest o tym, że Bóg od swej pracy odpoczął siódmego dnia, czyli przestał pracować. W Dziejach od tego czasu aż do nadania zakonu przez 2500 lat prawdopodobnie nie ma mowy o sabacie. Sabat przyszedł wraz z zakonem dla Izraelitów tylko na miejscu ziemi Kanaan. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział 23 wiersz, 31 rozdział 12 do 17 wersetu. I tylko na terenie Palestyny, na terenie Izraela, na terenie Kanaanu i tylko wobec tych, którzy są potomkami według ciała od Jakuba lub tych, co do nich przystali i mieszkają tam na Kanaanie, czyli w Izraelu czy w Palestynie, tylko wobec tych ludzi się ten zakon odnosił i między innymi w tym zakonie czytamy, że każdy mężczyzna ma się stawić przed Panem w świątyni 3 razy w roku, niosąc pierwociny. I tutaj zakon jest bezwzględny, trzeba go wykonywać literalnie, a więc należy tam, skąd się mieszka, wziąć pierwociny i przez całą drogę nieść w rękach, aż się doniesie do świątyni w Izraelu, w Jerozolimie. I ten sabat przyszedł z zakonem dla Izraelitów mieszkających na terytorium Kanaanu i u nich był dniem odpoczynku dla ludzi wolnych, sług niewolników i zwierząt. Druga Mojżeszowa 23:12. Izraelici żyli pod zakonem na terytorium Kanaanu, potwierdza nam to Rzymian 3:19, a odkupieni przez Chrystusa są pod łaską, nawet jak mieszkają na terenie Izraela i nawet jeśli pochodzą cieleśnie z Izraela, tak jak apostoł Paweł pochodził. Jana, 1 rozdział, 17 werset mówi o tym, że jesteśmy w pełni wolni w Chrystusie. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Zakonu nikt wypełnić nie mógł, nawet Izraelici mieszkający na Kanaanie, na terenie ziemi Kanaan, Palestyny czy Izraela. Uczynił to tylko Chrystus Jezus. Mateusza 5:17 nam to potwierdza. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. To Pan Jezus Chrystus jest końcem zakonu. Mówi o tym Rzymian 10:9. Rzymian 10:4, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie, a usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Dodatkowo Pan Jezus jest Panem sabatu. Mateusza 12:8. Pan Jezus powiedział o samym sobie w Mateusza 12:8. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Dla chrześcijan epoka zakonu należy do przeszłości, zarówno w sensie czasowym, bo już zakon nie ma żadnego znaczenia. Dopiero po pochwyceniu Kościoła na krótką chwilę będzie wprowadzony na ziemi przez, ku zdziwieniu ludzi, przez Antychrysta będzie pilnowane, żeby był przestrzegany zakon. Natomiast teraz jest czas, kiedy ten zakon już nie ma żadnego znaczenia. Zakon należy do przeszłości. Chrześcijanie żyją w epoce łaski zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, czyli nie żyją już tym, co w Starym Testamencie pokazywane było jako cień tego, co przyjść miało,
ale żyją rzeczywistością, na którą cień ten wskazywał, to znaczy na sprawcę zbawienia naszego, czyli Chrystusa Jezusa. Mówi nam o tym Hebrajczyków 10 rozdział 1 wiersz. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą, bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? No właśnie, ci, którzy raz zostali oczyszczeni, nie mają już żadnej świadomości grzechów. Kolejne miejsce to Hebrajczyków, 2 rozdział, 10 wiersz. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Kolejne miejsce to Hebrajczyków 5:9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Dla uczczenia dzieła zmartwychwstałego sprawcy zbawienia chrześcijanie już w czasach życia apostołów zgromadzali się i łamali chleb i modlili się. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 7 wiersz o tym mówi. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 7 wiersz. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął swą mowę aż do północy. Pierwszy dzień tygodnia, czyli w dzień zmartwychwstania, to znaczy w niedzielę, która nawet po polsku pochodzi od słowa nie dziełaj, nie działaj. Ta niedziela jest także pierwszym dniem tygodnia. Uczy nas o tym Mateusza 28:1, Jana 20:19, 1 Koryntian 16:2. I zwano ją także Dniem Pańskim, objawienie 1 rozdział 10 werset. Mateusza 28:1. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I wtedy już wiemy, że po tym widać było, że Pan Jezus już zmartwychwstał. Jana 20:19. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. 1 Koryntian 16:2. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Objawienie 1:10. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił. I ten fragment, objawienie Jana 1:10, w współczesnym przekładzie na język polski brzmi: w niedzielę popadłem w zachwycenie. Widać wyraźnie, że tłumacze jednoznacznie widzą, że tu nie chodzi o inny dzień pański, jak właśnie o nazwę niedzieli jako dnia pańskiego. Zachowywanie przez pierwotnych chrześcijan dnia zmartwychwstania zamiast soboty powstrzymywało także chrześcijan od nawrotu do judaizmu, przed czym apostoł Paweł tak ostrzegał Galacjan. Na przykład Galacjan 4 rozdział 9-11 werset. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Rzymian 14:5. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Podobnie było także z obrzeską, którą niektórzy chrześcijanie też chcieli wprowadzić do chrześcijaństwa. Pokazuje nam to Galacjan 5 od 1 do 6. Artykuł niniejszy nie ma na celu oczerniania drugich ani siania antagonizmu między tymi, o których powiedziane jest: zna Pan tych, którzy są Jego. 2 Tymoteusza 2:19. Ci mogą być nawet tam, gdzie się ich wcale nie spodziewamy. Patrzmy na Chrystusa i dajmy Jemu we wszystkim pierwsze miejsce. Odróżniajmy błądzenie od chodzenia w świetle, bo czasy, w których żyjemy, są złe i stają się coraz to gorsze. Czy i ty, co czytasz czy słuchasz tych słów, należysz do tych, o których powiedziane jest: zna Pan tych, którzy są Jego? Czy posiadasz pewność zbawienia? Zwróć się do Chrystusa,
On przyjmuje grzeszników darmo. Chrystus przyjmuje grzeszników darmo. Otto Haid. Wolność sumienia. USA.